Witam Państwa w programie Tło Wydarzeń. Dzisiaj mamy gościa niezwykłego, człowieka, który muzycznie wychował pokolenia koszalinian. Moim i Państwa gościem jest Andrzej Zborowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Zaczniemy od spotkania wczorajszego. Spotkał się Pan z mieszkańcami osiedla spółdzielni na Skarpie w klubie osiedlowym Bałtyk. Czego dotyczyło to spotkanie? Jakie, jaką tematykę Pan poruszał? No, po prostu chciałem pokazać słuchaczom piękno śpiewu wielkich naszych polskich śpiewaków ale w lekkim repertuarze operetkowym. No i po prostu zaprezentowałem tam nagrania tych właśnie śpiewaków w repertuarze operetkowym, więc arie operetkowe, duety operetkowe, no z słynnych dzieł Straussa, Lechara, także Joffenbacha, Planketa, jeśli chodzi o francuską operetkę, no i tak. Półtorej godziny nam zeszło na słuchaniu. Zakończyliśmy Marszem Radeckiego. Tradycyjnie włączyli się słuchacze do klaskania według tradycji wiedeńskiej. No tak w pogodnym nastroju przebiegła ta moja wizyta w klubie Bałtyk. Mhm. Takich spotkań w swoim życiu pan na pewno przeprowadził tysiące. Dzisiaj jest Dzień Babci i Dziadka. Babcie i dziadkowie często uczą swoich swoje wnuki, przekazują wiedzę, swoje doświadczenie życiowe pan także uczy nas koszalinian przekazuje wiedzę ale muzyczną i ile to już pokoleń ile to już lat pan wychował przekazując tą e, wiedzę bez której pewnie bylibyśmy ubożsi i e, nie wiedzielibyśmy czym się różni na przykład opera od operetki no więc, no, chyba już trzy pokolenia, prawda? Bo to główna moja praca, główne moje zajęcie to było, no mówię w czasie przeszłym, bo pandemia przerwała. Gdyby pandemia nie przerwała, to jeszcze bym chyba <grywa> jeździł, bo takie były plany do szkół. Główne moje zajęcie to były audycje tak zwane szkolne, koncerty umuzykalniające trwające jedną godzinę lekcyjną. Wyrywaliśmy z planu lekcyjnego jedną godzinę. No, i dawaliśmy koncerty w wykonaniu artystów, i to wybitnych artystów, instrumentalistów i wokalistów. No, i to tak trwało, i trwało, i trwało, aż rzeczywiście już teraz, ostatnio, to były wnuki tych których umuzykalnialiśmy kiedyś. Muszę powiedzieć, że to bardzo miłe spotkania w tych szkołach. i Trzeba było no, nieraz wstać o 5 rano, żeby na przykład w koczale zacząć o pół do ósmej koncert, ale kiedy przyjeżdżaliśmy, to wszyscy nas witali, młodzież była galowo ubrana, cieszyła się bardzo naszym. Przybyciem, ponieważ przepadała lekcja, często klasówka, dlatego byliśmy zawsze mile widziani. <grym> I to nie tylko mówimy o Koszalinie, ale także o całym regionie Pomorza. I czy to są te główne ośrodki, czy także małe i te najmniejsze miejscowości również? Najbardziej nam zależało na małych, tych najmniejszych, na wsiach, na małych miasteczkach, bo tam ta wysoka tak zwana kultura nie docierała. I myśmy chcieli troszkę z tym dotrzeć. Pan uczestniczy w koncertach Filharmonii Koszalińskiej, zapowiada te koncerty, opowiada o artystach, którzy wystąpią. Pan się przypatruje widowni, czy tam następuje zmiana pokoleniowa, czy to są od lat ci sami ludzie, którzy dzisiaj są coraz starsi, czy także młodsi ludzie przychodzą do Filharmonii Koszalińskiej i ona cieszy się także powodzeniem wśród kolejnego pokolenia? Tak, młodsi przychodzą, ale muszę powiedzieć, że większość, tak mi się wydaje, że że większość widowni wśród słuchaczy filarmonii to są, to są ludzie starsi. Często wychowani na naszych koncertach szkolnych, bo nieraz mi fuaje na czasie przerwy opowiadają, a my przychodzimy do filharmonii, bo, bo przez te lata nauki w szkole, co miesiąc był y, koncert, jak ktoś cztery lata chodził do szkoły, to miał 40 naszych koncertów. No jednak jakieś tam ziarno się zasiało. Mm -hmm. e, ale dobrze, gdyby było jeszcze więcej tych młodych. Lepiej by było, tak. Ale chodzi o to, że dzisiaj. Jest troszkę inny trend w muzyce, prawda? Jest muzyka rockowa, jest muzyka popowa, młodzieżowa. Bardzo dobrze, że każde pokolenie ma swoją muzykę. To my raczej yy, prezentujemy klasykę, prawda? To tak jak w literaturze, prawda? Yy, jest klasyka, są wielcy autorzy, no ale nowe pokolenia szukają nowinek, prawda? Yy, więc. Yy, 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 Zachęcam bardzo, żeby, mimo tego, że jest ten trend nowy, że młodzież ma swoją muzykę, ja to bardzo pochwalam, ale żeby jednak zwrócić uwagę na to piękno trwałe, o nieprzemijającym pięknie i nieprzemijających wartościach. Yy, tak, tutaj Pan powiedział, że, że, że młodzi mają inne rodzaje muzyki, rock, pop i tak dalej, yy, ale yy, na przykład yy, ostatni konkurs Chopinowski bardzo szeroko też. Transmitowany na żywo w internecie, miał bardzo dużą popularność. Ja widziałem nawet wśród moich znajomych, że właśnie to młodsze pokolenie bardzo czynnie uczestniczyło, dyskutowało o tym, kto jest tam najlepszy, kto powinien przejść do kolejnego etapu. I to było naprawdę dosyć popularne wydarzenie wśród młodych. I proszę zwrócić uwagę, jak młodzi bardzo młodzi artyści, wspaniale grali, tak trudne dzieła, prawda, radzili sobie z tym wspaniale, no postęp jest, tak jak w sporcie, tak jak i w wykonawstwie muzycznym jest ogromny, no rzeczywiście imponujące były te wykonania, wszyscy, którzy wystąpili w pierwszym etapie, to już byli wielcy artyści, no ale konkurs jest konkursem, regulamin, mogło tylko kilku przejść do nagrody, ale to był bardzo wysoki poziom i właśnie, i to, Młodzież odczuła, tak jak pan powiedział przed chwilką, to się jednak czuło. Tą tą wielkość tego wykonania, wielkość tej muzyki, to piękno jednak zadziałało. Mm -hmm. Dla laika Ktoś powie, że przecież muzyka jest napisana na formie nut i artysta przychodzi, odgrywa to, co jest zapisane na nutach, a jednak są te detale, są ci uroży, którzy oceniają, kto, kto jest lepszy, kto, kto, kto mniej. Na czym polega ta różnica? Przecież muzyka jest właśnie, tak jak zapisana w nutach. Tu chodzi o jakąś interpretację, włożone emocje. Proszę pana, jeżeli pan by miał recytować na przykład pana Tadeusza, to, to są te same słowa. Każdy aktor te same słowa wypowie, nic nie przekręci. A jednak każdy aktor, jednak inaczej troszkę to powie, prawda? Każdy aktor. Jakoś inny nastrój stworzy z tych samych słów. I to samo każdy wykonawca z tych samych nut stworzy inną, jakąś aurę. No tak. Pan nadal jest czynny zawodowo, zapowiada koncerty nie tylko w Koszali, nie może w innych filharmoniach. Jak to obecnie wygląda? No więc dorywczo, bo ja już jestem na emeryturze, ale rzeczywiście tutaj dyrektor filharmonii, pan Robert Wasilewski zleca mi zapowiadanie piątkowych koncertów. O teraz był koncert ten noworoczno-karnawałowy 14. Bardzo moim zdaniem udany. No i w Słupsk mnie często zaprasza, tam prowadzę też koncerty, nie tylko te symfoniczne piątkowe, ale i na Festiwalu Pianistyki Polski prowadzę koncerty. U nas festiwal organowy oprócz filharmonicznych, symfonicznych, a czasem zapraszają mnie do innych filharmonii. Niedawno miałem koncert filharmonii w Gdańsku, teraz 6 lutego mam mieć w Kielcach, ale czy będzie, czy pandemia pozwoli, tego nie wiem. Potem mam w Poznaniu koncert w, w, w marcu, i jeszcze raz w Gdańsku, w Krakowie. Plany są, ale jeszcze niesprecyzowane. Więc cieszę się, jeżeli telefon zadzwoni i gdzieś mnie tam chcą. Tak, czyli jest Pan takim przykładem człowieka na emeryturze, ale bardzo aktywnego jeszcze zawodowo. Raczej to nie jest telewizor i pilot? No nie, dotychczas przed pandemią. To moje życie było życiem w pośpiechu, bo kilka koncertów przed południem, potem jeszcze gdzieś po południu albo u nas, albo wsiadałem w samochód i jechałem na przykład do Słupska. No nie każdy taki tydzień był, ale często tak było. No ale pandemia zastopowała koncerty szkolne, czyli przed południem ma wolne po raz Pierwszy od wielu lat teraz, dzięki pandemii się wysypiam rano, bo do, na audycje szkolne to trzeba było wcześniej wstawać. I chwalę sobie to. No aczkolwiek, no jakoś tak hmm, wspominam, miło te koncerty, już chyba do szkolnych nie wrócę, ale te popołudniowe, wieczorne to jakoś... Póki mnie jeszcze chcą, no to zapowiadam. Mm -hmm. A czy spotyka się Pan z takimi wyrazami uznania, że no, przykładowo w sklepie, czy nie wiem, na przystanku autobusowym, ktoś zaczepia i mówi: O, dzięki Panu, jak byłem, chodziłem do podstawówki, to poznałem tą klasykę i jednak y, czuję się przez to no, bardziej wyedukowany muzycznie? Nieskromnie mówiąc, często. Często <laughs> na ulicy mnie ludzie rozpoznają i zawsze coś miłego powiedzą. No to jest bardzo wzruszające. Tak, ja także pamiętam, jak jak, jak, jak po całówce z klasą przychodziliśmy na koncerty, które pan prowadził i, i myślę, że bez tego no, nie miałbym takiego pojęcia. A ilstawów chce pan był? No, ja byłem w 16 przy ulicy Dąbka obecnie. A, 16, ale to tam akurat rzadko mieliśmy. czy przychodziliście do pamiętam, że Tak. Tak, już nie pamiętam, czy do budeku, czy do szkoły muzycznej, ale to chyba było, było, było w ten sposób. i żeby... do budeku, tak. ale tak, do szkoły muzycznej też czasem. Tak. No dobrze, to na końcu wystarczy tylko życzyć panu zdrowia i tego, żeby jeszcze było wiele tych okazji do, do edukacji muzycznej, do zapowiadania tych koncertów. Bardzo dziękuję za wizytę w naszym studiu. To ja bardzo dziękuję za zaproszenie, państwu dziękuję za wysłuchanie. No i życzę wszystkiego najlepszego w nowym roku, panu i państwu. Zdrowia przede wszystkim, no i żebyśmy się pozbyli tej pandemii. Zgadza się, dziękuję bardzo w imieniu również telewizów. Dzisiaj moim i państwa gościem był edukator muzyczny, konferencjer, można powiedzieć legenda życia muzycznego, koszalina, pan Andrzej Zborowski. Dziękuję i do zobaczenia.